to rozrywkę. Czas zacząć. Tym razem naszym oczom ukazują się dwaj gracze, Protoss oraz Zerg. Zacznijmy może od Protossa w prawym dolnym rogu na mapie Ohana, o ile się nie mylę, bo ciągle mapy tej nazwę tej mapy mylę. Spawnuje nam się Michał Cok jako niebieskawy, jak się nazywa ten kolor? Błękitny, nie mogę tego kurczę zapamiętać, mineralowy. Seledynowy bym nawet powiedział. Seledynowy, po prostu moja żona byłaby z ciebie dumna. Mężczyźni nie rozpoznają barw, to jest w naszych genach, natomiast w lewym górnym rogu spawnuje się nie kto inny jak Huber, jako Zerg, który jest, nie wiem, różowy? Chyba różowy, prawda? Tak, moi drodzy, kobiety mają w oczach 4 receptory wykrywania kolorów, a faceci tylko 3, stąd ta różnica. Taka ciekawostka. Jest taka, prawda? W Brainiacu widziałem na Discovery. Także to nie, że ja to wiem, tylko po prostu zobaczyłem w telewizji. Jest! A zatem to nie były moje fantasmagorie, tak naprawdę jest. Dobre! Jesteś moim ulubionym komentatorem w takim razie, za wyjawienie mi tej prawdy życiowej. No. Naprawdę mają więcej receptorów? No, tak było powiedziane. Haha! Mam prawo do nierozróżniania barw. Wow! Gateway, a nie Forge. Na mapie, gdzie jest bardzo prosta rampa do obrony. Jestem bardzo ciekaw, jaki jest zamysł Michał Coka na tą grę. Czemu takie otwarcie na tak łatwej mapie, na tak łatwy natural do obrony. I z drugiej strony mamy od razu reakcję, choć nawet nie reakcję. Po prostu gazowo otrwaru. Zerg to jest oczywiście świetna możliwość w chwili, gdy właśnie widzi się Protossa, który nie ma Forge'a, bo zazwyczaj właśnie będzie pushował Stalkerami, jak tylko osiągnie się speedlingi, no to Stalker wiadomo, nie zrobi nic. Zauważ, że Zergowie przeciwko Protossom najczęściej grają to otwarcie speedlingami, czasem grają po prostu Zerglingi, a potem dopiero ekspansję, no bo przede wszystkim Protossowi strasznie łatwo zablokować naturala Zerga i na inne rasy, znaczy na inne rasy, na teran, tak, Zerg może wziąć ekspansję po prostu, natomiast najczęściej biorą 3 ekspansje bezgazowe. Tak, to też prawda, ale nie zawsze, no dzieje się tak, kiedy jest Forge, tutaj po drugiej stronie nie ma Forge'a, nie mam pojęcia, jaki jest zamysł Michał Coka, nawet ta rampa nie wygląda porządnie, nie wiem, co się tutaj będzie działo, szczerze mówiąc, ale będzie albo bardzo interesująco, albo bardzo kiepsko. No ten wall, dość pożałowany, niegodny, nie wiem jak to po prostu, nie wiem co to jest, szczerze mówiąc, bo to nie jest w ogóle wall. Tu są 2 kratki odstępu, ale no nieważne, w każdym razie mamy dość ciekawe otwarcie, 2 gazy już zajęte, więc może zaraz jakiś Stargate po frunie lub jakiś inny budynek technologiczny, jako że dość szybko ten gaz jest wydobywany. Miejmy z tym zmylony, szczerze mówiąc, bo często jak widzę takie otwarcie, to gracz protoski rusza pierwszymi jednostkami na atak, żeby wymusić produkcję lingów. I wyczuć ten moment, kiedy musi się wycofać w chwili, gdy Zerg robi speedling i kiedy kończy im się upgrade. Tutaj natomiast jest od początku pasywna gra i widzimy proba na wallu, na holdzie, żeby ten wall właśnie dokończyć. No nie wiem. Może Michałowi Cokowi coś nie pykło, tak po prostu? A nie było czegoś takiego, że ta drona tam chodziła i blokowała zbudowanie Cybercora i on po prostu go postawił w losowym miejscu? Za dużo. Znaczy, no, z tego to bardzo łatwo to można przecież obronić, prawda? No, po prostu ten wall. No, teraz widzimy pylona w naturalu i dopiero teraz będzie exp. Jestem przekonany, że to jest tego zagrania. Ale całe szczęście z drugiej strony nie ma żadnego pusha. Pomyśl sobie, co by było, jeśli teraz Cuber postanowił zrobić pusha roachami, prawda? Bo ma już tutaj jednego overlorda, mógłby spróbować podejść pod rampę, miałby wizję do góry, mógłby roachami z dołu zesnajpować część budynków, byłoby naprawdę niedobrze. Ale nic takiego się nie dzieje, Michał Cok na razie 3 gatey, no to zatem to jest 3 gate sentry expand build, który też zapewne znasz. Niektórzy, no jest grupa ludzi, którzy uważają, że jest może troszkę lepszy od poczpa z expand, no ale to tutaj wiesz, pewnie kwestia stylu i komfortu. Ostatnio wszyscy się przerzucili na Forge Faz Expand. Może Michał co chce pokazać, że coś innego też potrafi zagrać. Coś w tym jest, na pewno Zergowie mniej ćwiczyli na ten build, ponieważ praktycznie nikt go nie gra. Ale wydaje mi się, że lepiej byłoby po prostu te gateway'e robić już na wallu, w naturalu, niż w bazie, bo teraz musi dobudować kolejne gateway'e i te wszystkie pieniądze, które zużył na gateway'e, to nie są proby. Zazwyczaj w początkowej fazie gry Protoss ma więcej probów niż dronów, tak do 6 minuty, ponieważ chronobus. Tutaj już od początku nie mógł mieć dużej ilości probów, bo budował masowo budynki po 150 minerałów.
Także ekonomicznie będzie strasznie do tyłu. Przez właśnie przez swoje otwarcie, które nie daje mu żadnego harasu. No, nie wiem, czy to jest optymalne otwarcie na tej mapie po prostu. Znaczy, trudno powiedzieć, no, bo to jest otwarcie, które było bardzo popularne swego czasu, zanim jeszcze tak popularne stał się Forge Fazer Expand, nie wiem, czy pamiętasz to tam... Tak, ale one było popularne w chwili, kiedy Zergowie grali na dwóch bazach, a nie na trzech. Tak, bo i to jest właśnie... To był taki trend, nie trend, po prostu jeszcze nie doszli, nie odkryli Zergowie tego, że mogą zawsze mieć tą jedną ekspansję więcej. Także no, nie ciekawie wygląda w ogóle ten pomysł. No, chyba, że Michał dzisiaj... Coś zamknie to jakąś agresją, jeśli udałoby mu się zastępować trzecią bazę Zerga, coś by mogło z tego wyjść. Widzę, że rusza pushem, natomiast to, czego nie zrobił w tym buildzie, troszkę jedna taka rzecz, która jest dosyć istotna z tego, co czytałem i widziałem na streamach innych osób, to, że tymi sentry trzeba dosyć szybko robić taką pseudoagresję, trzeba gdzieś nimi chodzić po mapie, żeby wymusić na przeciwniku produkcję jednostek. No, ale jeśli Michałowi Cokowi uda się domknąć ładny timing, jeśli uda mu się dotrzeć do bazy przeciwnika, zanim te roachy tam tak, jest 6 gateway, ale nie ma plus 1, nie jest w ogóle to zgrane, zsynchronizowane razem z plus 1. Także jeżeli uda mieć się ze głowy dużą ilość roachy w jednym miejscu, to się wybroni. Roachy już tam podchodzą, jeden został zestrzelony, no na razie sytuacja wygląda tak sobie, szczerze mówiąc. Ale może tą trzecią bazę stracić, bo na razie nie ma tych roachy jeszcze chyba wystarczająco. A jest bardzo duża ilość foxfieldów. No, na razie sytuacja jest dosyć intensywna. Obaj gracze próbują coś tutaj zrobić, ale trzecia wreszcie pada. Bardzo ładne zagranie ze strony Michał Coka. Pytanie, czy starczy mu teraz wszystkiego na obronę, bo roachy go ścigają. Dobra decyzja ze strony Cubera, nie wchodzi za tymi sensory. Można by wtedy łatwo rozdzielić tą grupę roachy i byłoby przerąbane. Natomiast cały czas pilnuje mapy i teraz to Michał Cok się po prostu wycofuje. Zatem zesnajpował ekspansję przeciwnika, tymczasem runbuy zedlingów, całkiem spory zedling. Zedlingi rozbiegają się po całej bazie Michała Coka. Będzie musiał warpować swoje jednostki wszędzie, gdzie tylko to możliwe, po to, żeby się przy tym bronić. Stracił sporo robotników. Zobaczmy, 11 zabitych robotników ma na swoim koncie Cuber. Piękny wynik, jeśli chodzi o taki runbuy. Tymczasem Zedlingi robią kolejną rzeź, kolejną jatkę w głównej bazie Michała Coka. No i nie wygląda to zbyt pięknie. To jest też to, że... Gracz protowski bardzo dużo zainwestował w ten push, przez co ma bardzo dużą ilość centry, zazwyczaj ma się 5-6 centry, on ma ich 7. Co więcej, jest wciąż na T1, nie ma żadnego techu, a tak naprawdę jedyne co zdobył to pustą maczewkę za 350 minerałów, łącznie liczyć koszt z droną. A Sap Capli jest po stronie Zerga, który w sumie też dopiero teraz robi ler. No i teraz Zerg ma całą inicjatywę po swojej stronie, prawda? Mógłby teraz pójść chociażby w mutaliski, które są szalenie efektowne czasem na Protosa. Dokładnie, zwłaszcza, że tutaj do Blinka to po prostu są wieki, żeby zbadać Blink. Także myślę, że mutalisk byłby dobrym motywem. Z drugiej strony też, gdy widzi się milion centry, bardzo dobrym motywem jest Baning i dropy. Widzimy już Baning Nest, przynajmniej ja gdzieś widziałem, ale nie wiem, czy się nie przewidziałem. Mogłeś się przypadkiem przewidzieć? Przewidziałem się, to był ten Evolution Chamber. No to może będą jednak mutaliski. No na razie troszkę więcej roachy. Przypomnę, armia złożona z roachy i mutalisków nie jest zbyt popularna. Poza tym Cuber ma trochę gazu odłożone, ma aż 900 gazu odłożone, świetnie zaczął zbierać gaz, szczerze mówiąc. To na pewno zwiastuje mutaliski, jestem w stanie się tak założyć na ten temat. Teraz chociaż tak. Należy nadmienić, że przez to, ile roachy wcześniej wyprodukował, tych mutalisków będzie miał mniej. Z drugiej strony te roachy pomagają mu w obronie ewentualnego pushu. Gdyby nie miał roachy, musiałby mieć 10 tysięcy spine crawlerów, które są nieruchome, nie dają możliwości kontrataku. Także jak na razie dobrze się broni. Przede wszystkim nie przereagował, nie poszedł na siłę bronić tej pustej bazy, tracąc całą armię, także jak na razie Zek tutaj bardzo ładnie reaguje na to, co się dzieje. No tymczasem Changeling dochodzi już do bazy Protosa, zamienia się w Zelota, za chwilkę zostanie zestrzelony, no i to jest ten moment, kiedy Michałowi Sokowi będzie się trudno bronić, bo no ma rampę, jeśli dobrze wykorzysta pozycjonowanie wojska, będzie dla niego dobrze, ale... Zerg może łatwo go chwycić, piękne force fieldy, ale tam troszkę roachy jeszcze uciekło. No nic, wymiana wcale nie najgorsza dla Michała Coka, ale pamiętajmy, Zerg jest teraz w inicjatywie, Zerg ma znaczną przewagę. Kolejny śliczny run by Zerglingami, no i znowu Zeloci muszą cofać się do linii minerałów,
po to, by bronić probki. Zeloty są strasznie powolne, jeśli chodzi o obronę takich rzeczy. Tymczasem armia Michała Coka wyrusza na polowanie na środek mapy. No i wygląda troszkę, jakby gra Michała Coka się po prostu sypała. Wydaje mi się, że teraz właśnie ma szansę zaatakować. Zwróćcie uwagę, że Spire tutaj jest zbudowany... Infestation Pit był zbudowany przed Spire'em, a nie ma tutaj ulepszenia na 25 energii. I teraz tak naprawdę są pure roacze. Przy takiej ilości sentry możliwe, że ten push mu wyjdzie. To już zależy od ustawienia armii. Tymczasem zeloty poszły po prostu się poświęcić. Powiem tak, na pewno teraz ma większe protoss szanse niż w chwili, gdy będzie dom infestory na polu walki, a to będzie za jakieś 70 sekund. No i mamy starcie. Tymczasem widzimy, że Cuber jakby troszkę w ślepo poszedł w koruptory. Założył chyba, że Michał Cok pójdzie w kolosy, co jest najczęściej prawdą podczas gry przeciwko Protossowi. Natomiast Michał Cok w ogóle nie poszedł w kolosy obecnie. Mam nadzieję, że nie pójdzie, bo to nie ma koruptorów jeszcze, nie? Nie ma, bo jest po prostu... Nie, są koruptory. A nie, są produkcje 5. Tak. Nie, czyli nie. Czy będzie Greater Spire zaraz? No nie zapowiada się. Hive jeszcze się nie zrobił, nawet się nie zaczyna robić. Więc te koruptory są wyłącznie po to, żeby pozbyć się kolosów, więc nie jest zbyt dobra decyzja. Na pewno a nie może jest on je zbudował, żeby wysyłać ten wspaniały czar, który zabiera 20% obrony. To jest prawdopodobnie jedna z najbardziej bezużytecznych umiejętności w grze. Znaczy w sensie bezużytecznej. Ona oczywiście daje coś, tylko... Powiedzmy sobie szczerze, wszystkie inne praktycznie są lepsze. Tak, to prawda. W tym sensie. Tymczasem zauważmy, że Zerg jest wymaksowany. Michał Cok zaczął produkować kolosy. Niezbyt dobra, szczerze mówiąc, decyzja dla niego, ale nie miał informacji, żeby poprzeć to skautowaniem, więc musiał podjąć decyzję w ciemno. Myślę, że dużo Immortali znacznie lepiej wyszłoby mu na zdrowie. Po drugiej stronie są praktycznie wyłącznie roacze plus kilka infestorów. No i tutaj zacznie się zabawa w kotka i myszkę albo... Zabawa w Toma i Jerego, kiedy zaczną sobie rozwalać rzeczy na głowie, jak tylko podejdzie do ataku. Dwa inwestory na środku mapy, takie troszkę niepilnowane, łatwo było je ściągnąć, ale nic z tego. Na razie gra pozycyjna, no i wydaje się, że żaden z graczy, jakby obaj gracze boją się troszkę o wykonanie tego kolejnego kroku, tak? Mam już pełną armię, mam sporo armii, czas atakować. Michał Cog jeszcze nie ma pełnej armii, natomiast Cuber już powinien moim zdaniem atakować. Znaczy na razie, szczerze mówiąc, według mnie Zerg powinien robić 10 tysięcy spinecrawlerów, co robi, ponieważ techuje na Hive'a. No i mamy główną bitwę, przepiękne Fangal Grove padły, łapią armię Protossa, ładne wciskanie się roachami pomiędzy force fieldami, tak właśnie się gra na Protossa. Tam kanony zaskakująco pomagają i to dosyć intensywnie pomagają, ale wygląda na to, że roachy jest po prostu za dużo w tym starciu. Z tyłu jeszcze cały czas wspierane przez infestory, no i mamy GG ze strony Michała Coka, w związku z czym pierwsza gra przypada zwycięstwo w pierwszej grze. Oczywiście Cuberowi. Zaraz będziemy mieli kolejną grę. Jak myślisz, co poszło nie tak w tej rozgrywce? Build Order całego nie tak. Nie na taką mapę. Na Korhalu może to jest dobry Build Order, bo mapa jest mniejsza. Mhm. I ciężko tam przejąć trzecią bazę, ponieważ trzecia baza tam jest w dół rampa, co nie pomaga zbytnio w obronie. Mhm. Więc zazwyczaj gra się właśnie jakieś timingi z dwóch baz. Natomiast na takiej mapie... No nie wiem, no po prostu jest tak wąska rampa, że aż się prosi robić Forge Expand. To łączysz do mnie swoją drogą, bo już ten... Pędzę. Super. A nawet jakbyś teraz wybronił Protoss, gdzie ty jesteś, o już widzę, nawet jakby się wybronił, to i tak by przegrał 5 minut później, ponieważ nie miał żadnego techa, żeby walczyć z Broodlordami. A tam już mieliśmy 10 tysięcy Spinecrawlerów, czwartą bazę, Hive'a w drodze i tak dalej. Mhm. Także to była kwestia czasu, tak czy inaczej. Widzieliśmy, przed chwilą Cuber poprosił jeszcze o 2 minutki przerwy przed grą, żeby, nie wiem czemu, natomiast poprosił, nie będziemy go... A gdzie idziesz? A co będziesz robił? Czy będziesz palił fajkę? Nie wiesz, że się nie pali fajek? Takich pytań nie będziemy zadawać, jesteśmy wszyscy dorośli, natomiast mamy jeszcze 2 minutki do zagospodarowania, więc może pogadajmy o tym otwarciu Forge Phase Expand versus otwarcie Trigate Expand, bo mówisz, że Protossi przestali grać Frigate Expand po tym, jak Zergowie zrozumieli, że hej, ja mogę wziąć trzecią bazę jeszcze przy okazji. Kiedyś było tak, że na przykład Zelnaga jest dobrym przykładem mapy, gdzie Forge Expand było po prostu trudne do grania. Tak, to była bardzo otwarta, więc tam nawet w chwili, gdy już Forge Expand był popularny, wielu ludzi tak grało Gateway'e. Natomiast teraz, gdy grają Gateway'e, to zazwyczaj jest to jakiś Sulker Push na początku, chęć zabicia Queeny, zmuszenie do produkcji Slowlingów
I w chwili, kiedy już się czuje, że przeciwnik robi speeda do lingów, bo to jest naturalną reakcją albo spinecrawlery, albo speed do lingów, to po prostu się wycofuje gracz protoski. Natomiast w tej sytuacji nie było żadnej takiej mini agresji z tych gatewayów na początku i był od początku taki właśnie stary styl, czyli zelota, sentry i kampienie, dopiero potem baza. To był po prostu strasznie przestarzały styl. Tak mówisz. Znaczy no przestarzały, no też tyle. Pamiętajmy, że stawka wcale nie jest taką starą znowu grą, natomiast jak widzicie, trendy w strategiach się zmieniają cały czas. Najczęściej wywodzą się one z Korei, natomiast bardzo szybko są adoptowane przez resztę świata. Wynikają one najczęściej z tego, jak elastyczny jest dany build, prawda? Bo z Frigate Expanda da się różne rzeczy zrobić, natomiast Forge Phase Expanda da się zrobić praktycznie wszystko. Może troszkę później, ale przy o wiele lepszej ekonomii. Chyba cię uśpiłem. Nie, tu mam mas okienka z czatem, także nie wyrobię z dyskusją, także chwilę muszę popisać. W każdym razie wiemy, że gracze teraz analizują swoje replaye, właśnie się dowiedzieliśmy i zaraz będziemy wracali oczywiście z rozgrywką. To my w takim razie znikamy na chwilę i będziemy, jak już tylko się zacznie kolejna gra, nie odchodźcie nigdzie, oglądacie Yeager i Skrzow, oglądacie Clan Wars pomiędzy Universal Soldiers a drugim klanem, którego nazwy nie zdążyłem złapać. Wiem, że to jest CC, ale CC co? Nieważne, nie będziemy się kompromitować, wracamy do was za chwilę.
No, oczekiwanie się skończyło, tymczasem przechodzimy do kolejnej gry pomiędzy Michałem Tokiem a Cuberem. Dowiedziałem się, że Universal Soldiers gra dzisiaj z Chemical Chaos, tak się nazywa, czy Chaos, tak nazywa się druga ekipa. Chaos, wow. Tak, Chemical Chaos, klawa. Ups. Jaka coś... klawa, co? Odpił klawę. Jest klawo! O to chodziło zapewne. Jest, nie, w ogóle zaskakuje, czemu Protoss jako przegrany wybrał Shakura z mapy, gdzie praktycznie przejęcie trzeciej bazy w PVZ jest bardzo trudne. Chyba, że po prostu lubi tę mapę, nie wiem. No ale wiesz co, są preferencje map oparte o przewidywania właśnie, tak jak ty mówiłeś, że ta mapa faktycznie taka jest, że trudno wziąć tą trzecią bazę. Natomiast niektórzy mają preferencje osobiste, bo po prostu lepiej czują się na danej mapie, tak, i to też jest jakiś wiadomo argument. Na Shakura jest zawsze pytanie, jaką trzecią bazę lepiej przejąć. No właśnie, jest... czy tą blisko siebie, czy tą odległą, nie? Bo to... No, tam jeszcze Versus Terran, przynajmniej według mnie, to jest obojętno. Natomiast Versus Z chyba lepiej tą bliżej Zelnagi, bo po prostu jest bliższe połączenie z Naturalem. Tak mi się też wydaje, natomiast, no właśnie, to jest ten odwieczny argument, prawda, czy, bo ta baza blisko jest łatwiejsza w obronie, tak, to prawda, natomiast potem okazuje się często, że no jeśli nasza armia jest poza pozycją, to wystarczy, że przeciwnik wyśle ćwierć swojej armii i potrafi nam ekspansję zestrzelić w ułamku sekundy. Tak, poza tym tam jest, jak jest ta baza przy Zelnadze, to z jednej strony mamy Zelnagę i przejście, które jest forcefieldowane na 1-2 forcefieldy, na 2. Mhm. Natomiast z drugiej strony jest bardzo duże przejście, w którym Zek ma dużo lepszą pozycję, bo robi sobie Concave'a, a Protoss jest na takim małym schyłku, więc po prostu ta mapa to jest dwubazówka według mnie i nie ma sensu tu cudować z makiem. Jakiś Seven Gate, Blinkstalker Push. Ale to, o czym mówimy, co drodzy widzowie, Michalca, to takie dywagacje, bo naturalna ekspansja zawsze jest jedna. Natomiast potem pytanie, gdzie brać trzecią? Trzecią bazę można wziąć tutaj, na swojej właśnie bliżej wieży Zelnaga, po swojej stronie, albo w bardziej odległej pozycji, czyli tutaj. Ta bardziej odległa pozycja no, jest łatwiejsza do obrony, jeśli chodzi o zesnajpowanie jej takie nagłe. Natomiast wtedy trzeba naprawdę dużo zasobów poświęcić, żeby ją bronić, mieć tam jakiegoś zelota albo kilka nawet kanony, inne te sprawy. Przy tej bazie natomiast można po prostu postawić swoją armię i ona wtedy będzie również w pozycji dobrej do obrony własnej bazy. Ale z drugiej strony, jeśli nasza armia akurat nie będzie w okolicy, a przeciwnik nas zaatakuje, to tam ekspansję tracimy w mgnieniu oka, a tamta jednak wymaga dojścia do niej troszkę dalej, więc daje nam więcej czasu na obronę. Tymczasem może przedstawmy samych graczy, bo się rozgadaliśmy. Po raz kolejny zmierzą się ze sobą tutaj w lewym dolnym rogu na mapie Shakura z Plato Cuber, czy Kuber, czy Cuber, nie wiem, facet jak nawet sobie życzy, ale pewnie dowiemy się po meczu. Natomiast jego przeciwnikiem będzie nie kto inny jak Michał Cok, niebieski Protoss, a właściwie minerałowy, czyli... No i znowu zapomniałem nazwę tego fajnego koloru, jak to się nazywa? Błękitny, tak, chodziło o błękitny. Nie dość, że mam mniej receptorów kolorów, to jeszcze przy okazji jestem upośledzony, jeśli chodzi o pamięć. Tymczasem mamy ciekawy atak ze strony Cubera, bo tutaj jest ewidentnie, mamy ile? 6, 7? Mieliśmy 6, 7, 8 robotników, to jest jakiś 9 pool, prawda? 7 pool. Chyba, tak mi się wydaje, patrząc się po tym, że jest 7 robotników. No i Michał Sok w ogóle na to nie przygotowany, nie wiem czy... Nie no, właśnie przygotowany, dobra reakcja, buduje w linii minerałów kanona, teraz musi potańczyć trochę probami, poczekać aż on się zmorfuje. Powinien stracić max dwie proby, a potem będzie powrót do makro. Ale myślę, że i tak straci tego Forge'a tutaj, prawda? Na... No tak, to jasne, to nie da się niczego innego z tym zrobić. Dobra, stracił jedną probę, czyli nieźle. No teraz jeszcze straci tą skautującą. Nie stracił. Okej, czyli mamy dość ciekawe otwarcie, ja w ogóle przespałem to, zresztą zauważyłem, że ty też, bo mówiłeś na inny temat, to, że otwarł spawnik poolem. Wydaje mi się, że to był siódmy pool i potem był ekstraktor brick, tak przynajmniej się patrzę teraz po ilości dronów. Na pewno to nie był six pool, bo ma za dużo dron na ten moment. W każdym razie tak naprawdę wbrew pozorom to otwarcie daje lepszy start Zechowi niż Protossowi, ponieważ pomimo, że teraz ma mniej dron, Zerg to ma pełną kontrolę mapy, Protoss nie może przejąć swojej drugiej bazy. No i właśnie, jak ty sobie w takiej sytuacji radzisz?
Znaczy generalnie na razie robi wszystko tak jak należy Michalcok, więc na razie po prostu widzowie naśladujcie to co on robi, jeżeli macie problem z tą taktyką. I oczywiście jest duży problem zawsze z kanonem, który nie ma wystarczającego zasięgu, żeby objąć swoim polem ostrzału dwa gazy, więc właśnie trzeba ustawić go tak jak Michalcok, bliżej jednego. Ponieważ jak teraz zbudował drugi gaz, Michalcok to zostanie skancelowany, bo ten kanon nie zestrzeli. No i znowu cały czas problem z obroną tego Cybernetics Corps, tymczasem Michalcok musi go już brać, bo inaczej nie wydoli. Za chwilkę... Teraz wyszedł pierwszy Zelota, więc już nie właśnie będzie z tym problemem. Jest już Zelot, zatem sytuacja opanowana. Dopóki nie da się otoczyć ładnie, oczywiście, bo 6 ładnie... Zerlingów. O, przepraszam, że ci przerwałem. Bardzo ładnie kontejna zakłada na bazie przeciwnika, nie szkodzi, ja też przerywam tobie cały czas, więc to taki już nawyk zawodowy myślę. 6 Zerlingów oczywiście łatwo pokonuje Zelota, ale z drugiej strony Zeloto można tutaj trochę potańczyć, wejść w kanona, w zasięg kanona, tak że będzie... Można przez to ustrzelić jakiegoś Linga. Ej, ale zauważ, że Cuber decyduje się, bo dowiedzieliśmy się, że to powinno się czytać Cuber po polsku, decyduje się na Bailing Nest, w ogóle nie bierze ekspansji, nie będzie makrował, decyduje się na Bailingi, zatem dośle tam pewnie jeszcze troszkę zerglingów, 3-4 ma schowane z tyłu i będzie robił wlot Bailingami w linię minerałów. Może to być niebezpieczne, tym bardziej, że Michalcok ma tutaj Zelotów głównie, a Zeloty nie są znane z tego, że dobrze bronią Bailingi. Oj, nie podoba mi się to. Zdecydowanie lepszym jest po prostu przejście potem w ekspansję właśnie po tym 7 poolu. Ponieważ teraz widzimy, że Protoss ma 3 gateway'e i będzie mieć... Dopóki będzie poprawnie mikrował, nie będzie w kupie tymi zlotami. Ma po prostu produkt, jeżeli się wybronić. Jeszcze jakiś kanon. Tymczasem 10 robotników padło w tym wybuchu. Przepięknie zagrane przez Cubera. Pomimo tego, że to może nie jest najlepszy follow-up z tej strategii, musicie przyznać widzowie, a także TGC, że to było efektowne. Tak, to prawda. Szczerze mówiąc, ja tak mówiłem, ale spodziewałem się, że będzie mas Lingi. I będzie właśnie to all-in, że będą same Lingi i Bailingi, a on tylko te Lingi początkowe jeszcze z 7 Pula zmorfował, zmienił, zmorfował właśnie w banele. No ale teraz ma problem z tymi zlotami tutaj, choć ale Queen, który ma... się już wykluwa, więc tu zaraz będzie wszystko zjedzone i podejrzewam, poza tym że teraz pójdzie... Queen ma zasięg na całą mapę, więc nie ma problemu. No właśnie, bo Queen teraz został zmieniony, w ogóle zasięg w mili ma 5, wow, ma tyle zasięgu co Marines, o ile się nie mylę. Tak. Queen teraz po prostu, Queen oczywiście ma większy DPS niż Stalker, zresztą jak wszystko w tej grze. Także to jest dość zabawne. Czy będziemy mieli, tak, speed do lingów jest badany, więc zaraz mógłby zrobić wykorzystanie z tych lingów. Szczerze mówiąc, no, jakby, ale miejscu. Jakby teraz poszedł, zobacz, jakby teraz poszedł, tam dokładnie na miejscu jest tylko jedno centry, to jest dosyć dziurawa rampa, potrzeba dokładnie, aż powinien spróbować, ma speeda, więc Protoss nie powinien zdążyć rzucić tak szybko Foxfieldów, bo to są ułamki sekundy. Więc jak najbardziej powinien spróbować swoje szanse, a on robi jakieś w dziwne miejsca tymi lingami chodzi, tak bym to powiedział. Nie wiem po co on idzie w trzecią bazę teraz, Protossa potencjalna. No, pewnie sprawdza, czy ta trzecia tak, baza czy Protoss versus Zek. No i lingi biegają do góry, tymczasem padły force fieldy, takie nawet ładne. Tylko dobre, no. Potrzebne będą jeszcze dwa, a potem już force fieldy się skończą, więc Cuber może tutaj coś próbować. Myślę, że fajnym rozwiązaniem w tym momencie byłby chociażby Nidus, ale raczej Nidusa nie zobaczymy. No jeszcze Roach Warren buduje Zerg, także no nie jest, nie do końca to wygląda tak jak powinno wyglądać Pool 7. Pool 7 zazwyczaj potem przechodzi w makro wbrew pozorom. Ale gra bardzo nietypowa, co mnie cieszy. No ale Zerg tutaj nie najlepiej egzekwuje ten Pool 7 i według mnie Protoss jest teraz w lepszej pozycji. Tyle, że on o tym nie wie. On no nie wie właśnie tak naprawdę co się dzieje w bazie Zerga, jako że nie ma teraz możliwości scoutu żadnego. I nie wie, że ma tak naprawdę armię, która na tę chwilę jest większa. I teraz fajnie by właśnie było, gdyby zrobił push z pierwszej gry, czyli ten Six Gate. Może to zrobił, bo teraz jakoś wychodzi tymi jednostkami. Czy ma więcej gate'ów? Ma na razie 3 gate'y, czwarty się robi, za dużo tego nie ma, ale coś tam się, coś jest. Zatem no, może coś zakombinuje. Tymczasem Cuber przepięknie unika armii. Michalcok nawet nie widział tych zerglingów przemykających. Już się wycofały, nie stracił ani jednego Cuber tutaj. No, na miejscu są 3 spinecrawlery, jeśli Michalcok postanowi tu dopiąć, by będzie chciał zaatakować tak w pełni mocno. Nie, to teraz nie ma szans. Teraz nie ma szans, nie widzimy trzeciej bazy dlatego, że są przejęte 4 gazy i Zerg idzie jak najszybciej w mutaliski. Z drugiej strony widzimy Michalcoka, który ma
prawdopodobnie najlepsze wole w historii graczy protowskich. Spójrz na naturala. Ta-da! To jest piękny widok. Tak, pada fire. Bardzo dużo gazu będzie tutaj zarobionego przez ten moment. No okej, okay, ale widzisz, to jest taka ciekawostka znowu, bo Michał Cok przez jakiś czas był w prowadzeniu tutaj. Jeszcze tak. No przez chwilę miał to prowadzenie, natomiast często gracz, który się broni, najzwyczajniej w świecie nie wie o tym, że znajduje się w prowadzeniu, bo jest cały czas przyciśnięty i on się czuje, że ja się muszę teraz bronić, zwłaszcza, jest źle, coś się dzieje. Zwłaszcza nigdy nie można być pewnym, gdy grasz z Zergiem. Gdy grasz z Teranem i wyjdziesz na środek mapy, to powiedzmy, jeżeli nie ma steampacka, co jest możliwe, że jeszcze nie będzie mieć, załóżmy, Teran, to uciekniesz po prostu. Natomiast versus Zerg, który ma najszybszą jednostkę w grze, szybszą niż Feniks. To jest ciekawe, że ona szybciej biega niż Feniks lata, ale to taki nawias. Mówisz o... O Zerglingu. No masz na przykład 3 sentry i chciałbyś wyjść na środek mapy, nie wiem w jakim celu w sumie sentry wychodzić na środek mapy, ale no to masz Stalkera, szybka jednostka. Chcesz wyjść na środek mapy, zobaczyć, czy jest trzecia baza, ale nigdy nim nie dojdziesz, bo Speedling go przejmie, więc bardzo... Często po prostu gracze protossy siedzą w bazie, bo się boją po prostu wyjść. No tak się często dzieje, ale wiesz, antylopy też szybko biegają, jeśli szukasz jakiegoś nawiązania do świata rzeczywistego. Po prostu w tym przypadku protoss ma dużo lepszą kontrolę mapy versus Teran, gdzie dopóki nie mamy diwaków, można swobodnie chodzić tak naprawdę po mapie i nie ma jakichś większych problemów. A versus Zek od początku jest bardzo duży problem, jeżeli chodzi o wizję. Tymczasem mała chmurka mutalisków jest już na mapie i zaraz będą atakowały. Wow, tych mutalisków naprawdę sporo. 10, kolejne 4 w produkcji. Tutaj Cuber naprawdę mocno zaatakuje i... 5 fotokanonów w mainie. No Michał, wow. Co się spodziewał, bo to w sumie, jeśli tak długo nie widział innych jednostek, no to na coś ten gaz musiał być wydawany, prawda? To była już droga dedukcji, żadne tam zgadywanie. Tylko niestety ma tutaj trochę pecha, bo gdyby 10 sekund później przyleciały te mutaliski, byłby ten tower, a tak niestety zostały skancelowane. No, a się uparł do tego jednego pylona. No. No ale... Za tym idzie bardzo ciekawe ustawienie bazy trzeciej, która tutaj jest takim pseudo ninją. Nie jest to aż tak niebezpieczna forma ekspansji, gdyby na przykład ją postawił w tym miejscu, a mimo to jest trudniejsza do wyskautowania dla protossa. I jak tylko przejmie te dodatkowe gazy, mając już ich 6, będzie po prostu mieć w przeciągu kilku chwil 30 mutalisków. A 30 mutalisków to jest taka liczba, na którą Stalker przegrywa w praktycznie każdej ilości. Stalker jest dobry na małej ilości mutalisków. W większych ilościach po prostu splash mutaliska wygrywa ze Stalkerem. Tak, ale wtedy najczęściej protosi bronią się, robiąc armor. Tymczasem widzimy, że Michał Cok w ogóle tego armora nie robi. Armor na Stalkera kanceluje ten odbijający się damage, bo mutalisk atakuje, a potem jeszcze ten damage się odbija. Tymczasem próba zasnajpowania Forge'a kończy się niepowodzeniem. Padły tam chyba 2 mutaliski. Michał Cok ma troszkę Stalkerów, potrzebuje jeszcze więcej. Co więcej, bardzo, ale to bardzo teraz potrzebuje Templar Archives i High Templarów. Tak, tylko że High Templary, świetna kontra na mutaliski, jak się puści dobry sztorm i gracz zergowski chwilę nie ucieknie z tego sztormu. Natomiast najlepiej mieć do tego też 6 gazów. Z 2 baz ciężko jest grać mass High Templary. Chyba że same Templary i Zeloty, no bo wtedy zaś na Stalkerie nie ma gazu. Oj, tymczasem Super chyba tam przesadził z tym atakiem, nie wiem czy widziałeś, strasznie dużo traci tych mutalisków. Z 14-15 zrobiło się już 11, a takich strat nie chcemy ponosić. Znaczy jest bardzo dobrze zaolowany Michał Cok, więc tutaj niewiele można zrobić, tyle że z drugiej strony jak on ma teraz przejąć trzecią bazę, skoro właśnie jest taka przewaga Zerga, jeżeli chodzi o kontrolę mapy. Słyszałem o jednej technice, której używa Hero, gracz koreański. On wysyła na bazę przeciwnika zeloty i te zeloty sprawiają, że przeciwnik zaczyna się bronić mutaliskami we własnej bazie, w międzyczasie Hero bierze ekspansję. Tak, tylko to jest pytanie, bo Warwizm nawet na speedzie jest wolniejszy niż Mutalisk, a Pylona ciężko jest postawić blisko Zerga, który ma Mutaliski już i ma pełną kontrolę mapy, więc naprawdę trzeba mieć po prostu skill Hera, żeby przemycić po prostu te zero w taki sposób. No to też prawda. Wyobraź sobie teraz, że leci Warwizm przez środek mapy. On ma 2 zelnaki przejęte. No według mnie po prostu te zeloty w tym przypadku zabiłyby może 3 drony i 7 zelotów by padło na przykład. No pewnie by tak było. Natomiast zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cuber na razie stracił sporo mutalisków, o tym już mówiliśmy. Michał Cok obudowuje się kanonami, co
co przynosi mu teraz straty, bo te kanony są bardzo, ale to bardzo szybko zabijane. Ma już mnóstwo swoich stalkerów, ma również archony i chyba będzie decydował się na base trade'a, bo ma nic innego tutaj go nie stać. W tym momencie część stalkerów warpuje się w bazie, opóźniając moment tego ataku, że jest to dobra inwestycja, nie jestem pewien. Tymczasem po drugiej stronie Roach'e i na środku mapy zaczyna się robić zadyma. Oczywiście mutalicki się nie wycofają, będą chciały zadać teraz jak najwięcej obrażeń, jak to tylko możliwe. Bardzo mi się podoba to, co robi Protoss, bo wie, że ma zabezpieczone ekspansję milionem kanonów. Przejęcie trzeciej bazy byłoby ryzykowne wobec bardzo dobrej ekonomii Zerga, więc to jest możliwie najlepsza decyzja, ponieważ teraz w bitwie może wygrać, a w base trade na pewno by nie przegrał, ponieważ ma te kanony, więc teraz piękne force fieldy złapały tutaj dużą ilość roachy. Łe, przepiękne force fieldy, szczerze mówiąc, naprawdę ładnie daje radę tutaj Michał Cok. Pytanie, czy starczy, bo Zerga jest tak strasznie dużo, Zerg no, wszystko teraz oddał na ten atak. Wydaje mi się, że Michał Cok tutaj powoli topnieje, używa blinka do tyłu, mikruje jak szalony, ale tak czy siak będzie musiał się wycofać. Zerglingów oraz Roachy jest na mapie po prostu za dużo. Mutaliski tymczasem robią już zadymę z tych kanonów, nie zostało ich zbyt wiele, ale wystarczająco dużo, by przełamać linię obrony przeciwnika. Oczywiście te stalkery będą mogły teraz częściowo pomóc, mutalisków się pozbędą, ale tak czy siak Michał Cok nie jest w pozycji, która byłaby do pozazdroszczenia. Bardzo ładnie, ja mówiłem wcześniej o 30 mutaliskach, ale tak naprawdę Zerg nie decydował się na taką formę grania mutaliskami, tylko zbudował ich, nie wiem, z 15, robił jakiś haras i od razu przechodził dalej w infestory, pomogą mu to wyjąć ten tłuszcz. Michał Cok tymczasem się broni, no przepraszam, że ci przerwałem, wycofał swoich robotników i jakimś cudem się obronił przed tym atakiem. Tutaj mamy Roachy, część z nich jest zakopana, tego oczywiście Michał Cok nie widzi, blinkuje do tyłu, próbuje, oj, coś tutaj. I mamy GG, Michał Cok widzi, że jest w pozycji, z której trudno byłoby mu się pozbierać. Ale tak czy inaczej dobrze, że atakował z tych dwóch baz, bo gdyby grał na makro, tak czy inaczej by przegrał wobec kontroli mapy Zerga, i to był możliwie najlepszy pomysł, jaki mógł zrobić. Tyle, że niestety dla niego Zerg już miał Fangale, które po prostu uniemożliwiły skuteczne wykorzystanie tych jednostek. W takim razie, drodzy widzowie, myślę, że na dzisiaj to już jest koniec, to już była ostatnia gra dzisiejszego Clan Warsu, mamy za sobą dwie solidne godziny streamowania i Clan Warsowania. Widzimy się już jutro podczas wtorkowego Best of Seven, gdzie ja i Czarek będziemy komentować najlepsze gry z ostatniego tygodnia, zebrane dzięki uprzejmości Rainbowa, który się tym zajmuje. Zatem, no, widzimy się jutro, na dzisiaj to wszystko. Dzięki jeszcze raz, pozdrawiamy wszystkich, którzy przyszli na wizję, koniecznie nas subskrybujcie, takich show mamy więcej, częściej oraz fajniejszych, zatem zachęcamy do pozostania naszym widzem. No i my się już z wami żegnamy, ja jestem Jegłen, a ze mną w wirtualnym studio jest jeszcze Gieco. Dzięki ci za to, że przyszedłeś, Gieco, bardzo fajnie mi się z tobą kastuje. No i teraz już co poniedziałek będziemy praktycznie jechać Kronosy. No. Szczerze mówiąc, tak naprawdę najwyższy poziom, zdecydowanie najwyższy poziom pokazał Skillek dzisiaj. Mm-hmm. Świetny gracz, bardzo dobre mikro, makro. I pomimo, że ten VT to jest tragiczny matchup do oglądania dla graczy Protossa. Znaczy, przepraszam, że mówię w twoim imieniu, ale dla mnie już nawet ZVZ jest ciekawsze, bo tam po prostu się więcej dzieje. Natomiast po prostu trzeba obiektywnie powiedzieć, że to było najwyższe poziomem bo 3 tego wieczoru. Myślę, że tak, by było dosyć mocne, że tak powiem. No ale nic, tym pozytywnym akcentem się z wami żegnamy, widzowie. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Gieco, tobie też dzięki. My już zmykamy, widzimy się jutro wieczorem od godziny 20 na wizji. Pa, pa!